Powróćmy sobie do kwestii mormońskich. Jeszcze raz przedstawiam moją pracę, 10 lat mojej pracy, moi drodzy. Każdy, kto zakupi tą pracę, przyczynia się do pomocy biednym rodzinom z RPA, więc serdecznie zachęcam, żeby taką cegiełkę mieć, mówiąc na temat sekt manipulacji, a przede wszystkim na temat mormonizmu. Chciałbym dzisiaj troszeczkę sobie pogrzebać i połazić po Stanach Zjednoczonych, moi drodzy, a przede wszystkim po takim stanie jak Arizona. Tam znajduje się dosyć oryginalne miejsce, które się nazywa Colorado City. To jest taka wioska, która została założona w sumie, moi drodzy, przez wędrujących mormonów i powstała ona w sumie w roku 1860 i pierwotnie ta wioska nazywała się Short Creek, jak twierdzą mieszkańcy, a ogólnie ta nazwa pojawiła się dopiero w 1913 roku w jakichkolwiek pismach. Także jesteśmy w stanie w ten sposób dojść, jak naprawdę ta osada się nazywała. Tak naprawdę ta miejscowość leży na pograniczu, moi drodzy, dwóch stanów. Jednym z tych stanów jest właśnie, moi drodzy, Utah, a drugim jest właśnie Arizona. Dlaczego ta miejscowość jest na tyle ciekawa? Oczywiście, moi drodzy, kwestia jest taka, że zarówno Colorado City, jak i Hilldale okupowane, w cudzysłowie powiem, okupywane jest ogólnie przez fundamentalistów mormońskich. To między innymi również w tamtych terenach były kwestie dotyczące tego, że robiono różne najazdy, tak samo jak w Teksasie, tak samo jak w Arizonie, gdzie są gdzieś tam fundamentaliści mormońscy, to tam było sporo takich różnej maści najazdów policji dotyczących nieletnich kobiet, nierządu uprawiania z nieletnimi kobietami, moi drodzy. I to jest coś ciekawego, dlatego że Short Creek stało się tak naprawdę takim rajem poligami, jakby to nazwać. Jeżeli zaczniemy sobie chodzić po różnych czasopismach amerykańskich, tak jak ja w tej chwili sobie tu gdzieś kręcę się, to znajdziemy właśnie te określenia, że to był raj dla poligamii. Między innymi przytoczę taki cytat. W ciągu kilkudziesięciu lat władze aresztowały w Short Creek dziesiątki mężczyzn pod zarzutem uprawiania poligamii. A w 1944 roku FBI urządziło najazd na miasto, aresztując 15 mężczyzn. W lipcu 1953 roku policja stanowa i oddział żołnierzy National Guards zaaresztowały kilkadziesiąt osób, mężczyzn i kobiet. Wydarzenie to znane jest jako Short Creek Ride i było największym w historii USA jednorazowym aresztowaniem tak dużej grupy ludzi pod zarzutem uprawiania poligamii. Oczywiście w późniejszym czasie większość z tych osób, zwłaszcza kobiet, zwolniono z aresztów z uwagi na to, że one nie chciały absolutnie wziąć i zeznawać przeciwko własnym mężom, dlatego no, nie było jakichś tam dowodów, więc na dobrą sprawę zwolniono. Z bardziej niewiadomych przyczyn w 1960 roku, moi drodzy, Short Creek zostało właśnie przemianowane na Colorado City. Chociaż nie wiadomo dlaczego, bo stąd bliżej jest do Kalifornii niż do Nevady. Już nawet nie wspominając o stanie, moi drodzy, Utah. Żeby było ciekawie, prawie wszystkie budynki w mieście są własnością tej sekty mormońskiej, fundamentalistycznej. Ja specjalnie mówię słowo sekty mormońskie czy mormoni. Mormoni bardzo często się oburzają o to, że ktoś mówi słowo mormoni. Tak naprawdę już w wielu filmikach podkreślałem, moi drodzy, nie istnieją mormoni. Nie ma czegoś takiego jak kościół mormoński. Takie coś nie istnieje. Istnieje najwyżej ruch mormoński, czyli jest to grupa różnej maści wspólnot, które
uznają jako wspólnego założyciela Josepha Smitha. Więc to jest ruch mormoński, a nie kościół mormoński. Bo w skład tego ruchu będą wchodzili różni, tam reformowani mormoni, tam będą wchodzili fundamentaliści mormońscy, jest cała wspólnota gejów mormońskich tak samo, moi drodzy, którzy twierdzą, że stanowią oddzielny kościół, prawda? No, wiemy, że żeby nazwać się kościołem w Stanach Zjednoczonych, no to już jest małe miki, bo tam pięciu ludzi na krzyż będzie się nazywało kościołem i prawo to weźmie, zaakceptuje. Natomiast co takiego jest ciekawego i związanego z Colorado City, z Hilldale? Między innymi to, że moi drodzy, w styczniu 2004 roku był tutaj taki człowiek jak Warren Jeffs i zrobił on jeden z największych przekrętów, ponieważ jako prezydent kościoła fundamentalistycznego on w 2004 roku wziął, wygonił około 20 mężczyzn z miasta, w tym między innymi burmistrza miasta. Wywalił ich na zbity pysk, a ich żony przekazał innym mormonom. W myśl prawa, które kiedyś tam uznawał Joseph Smith. Oczywiście to się potem obróciło w tym kierunku, że moi drodzy, zaczęto ścigać Warrena Jeffsa, ale już nie za ten wybryk, tylko ogólnie za współżycie z nieletnimi dziewczynami. I kiedy został schwytany na autostradzie, to później postawiono mu zarzuty, że między rokiem 2001 a 2006 roku między innymi wypędził z miasta około 400 mężczyzn. U mormonów nazywają się, takie przypadki nazywają się Lost Boys, nie? Czyli porzuceni chłopcy. Dlaczego taka praktyka jest stosowaną u fundamentalistów mormońskich? No z jednej bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że każdy następny mężczyzna jest konkurentem w przypadku poligamii. Kobiet musi być w przypadku poligamii więcej. Więc tych niepokornych się wyrzuca, żeby zmniejszyć w jakimś stopniu tą konkurencję. Ogólnie Warrenowi Jeffsowi przedstawiono też kilka innych zarzutów, między innymi to, że miał około 80 żon i z nimi miał około 200 dzieci. Obecnie sobie oczywiście przebywa w więzieniu Warren Jeffs, natomiast warto jest też wspomnieć, że w roku 2008 władze stanowe w stanie Teksas zorganizowały również najazd na takie miasto jak Eldorado w Teksasie, gdzie między innymi tam również aresztowano wielu przywódców kościoła fundamentalistycznego. Na temat w ogóle mormonów w Teksasie to jeszcze sobie troszeczkę porozmawiamy, bo mormoni akurat w Teksasie swego czasu chcieli zrobić, moi drodzy, królestwo mormońskie, no ale wyszło to troszeczkę z marnym jakimś tam skutkiem. Te rajdy na fundamentalistów mormońskich, moi drodzy, trwały dalej i trwają nadal. Między innymi w 2010 roku takie rajdy były między innymi na terenie powiatu Washington w stanie Utah i Mojave w Arizonie. Tam również brano, moi drodzy, w jakimś tam stopniu robiono najazdy na tych fundamentalistów mormońskich. Co jest ciekawego w tym mieście Colorado City? No między innymi, tam nie ma żadnego hotelu, tam nie ma żadnego motelu, tam nie ma nawet prywatnych kwater. Istnieją tylko dwa miejsca kempingowe, moi drodzy. Żeby nie było turystów, żeby nikt nie przyjeżdżał, żeby nikt nie zaglądał, nie wciągał się w to życie tych fundamentalistów mormońskich, którzy stanowią, moi drodzy, jakąś taką zamkniętą wspólnotę. Ale ciekawe jest to, że biura podróży też na tym korzystają, bo organizują coś takiego jak Polygamy Tour. Polygamy Tour, czyli wycieczki autobusowe przez mormońskie poligamistyczne miasta,
Koszt takiej wycieczki wynosi 79 dolarów. I autobusy przejeżdżają zarówno przez Colorado, jak i przez Hildal. Co ciekawego jest w ogóle w tych miejscowościach, w Colorado i w Hildal? Moi drodzy, średnia wieku mieszkańców jest około 14 do 16 lat. Co to znaczy? To znaczy, że tam rodzi się bardzo, bardzo dużo dzieci w tych związkach poligamicznych. I w porównaniu do średniej w Stanach Zjednoczonych, to są to naprawdę bardzo młode miasta.